Witam Was tutaj, cześć, jestem Zosz i zapraszam Was już na 6 odcinek z Mniejsza z Tym, czyli Tygodnik z Warszawy. Taka jest oficjalna nazwa, bo jeżeli posłuchacie moich poprzednich odcinków, to jest jeden z najczęściej moich powtarzanych fraz, ale Mniejsza z Tym. Przejdźmy do awarii wind, ponieważ to jest pierwszy raz, kiedy awarie wind świecą się aż na czerwono na stronie warszawskiego transportu publicznego. W skrócie, mamy tutaj informację, iż na stacji Wrocławickiej winda południowo-zachodnia poziom -1,0 nie działa. Na stacji Centrum południowy wschód poziom -3,0, czyli taka łącząca peron, nie działa, czyli prawdopodobnie to przy patelni albo... Zresztą nie pamiętam dokładnie, który to jest południowy. No to tak, to jest ta przy patelni. Dalej, pole mokotowskie, winda południowy południowy peron poziom -2, -1, czyli nie da się zjechać faktycznie na peron teraz na polach mokotowskich. I najciekawsze, czyli ponadto z powodu planowanych prac modernizacyjnych, od dnia 3 sierpnia 2020 roku do odwołania nieczynna będzie winda na stacji Wilanowskiej południowy wschód 0-1. Prawdopodobnie jakiś tam budynek remontują. Ale bez zbędnego gadania przechodzimy do... Na wniosek Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno od dnia 3 sierpnia przywraca się trasę podstawową dla linii 727, czyli od metro Wilanowska do Głosków, Szkoła, Cmentarz Południowy, Brama Południowa. Tak, bardzo długa, ciekawa nazwa. Dalej bardzo ważna informacja na temat popów, a mianowicie pop na stacji Świętokrzyska w końcu jest otwarty. Ponownie działa od poniedziałku do piątku w godzinach 7-16. Miałem już tą sytuację, że chciałem tam pójść i byli zamknięci, ale już teraz tego nie będę mieć problemu. Od piątku 31 lipca, czyli tak czy siak już to działa, autobusy linii 712, L18 zostały i N358 zostały zawieszone. Spokojnie, jeżeli ktoś tam mieszka w Izabelinie, Klaudyn i te inne sprawy, jest dla Was specjalna linia. Tak, to jest jeden z tych pierwszych razów, kiedy linia zastępcza wyjeżdża poza granicę Warszawy. Linia autobusowa Z10. To jest najmniej ciekawe. Linia L7 ma też swoją zmianę. Linia 210 została skrócona. I jak tutaj widzicie, po prostu jest przebudowa ulicy 3 Maja właśnie w Izabelinie. I takie są tutaj przygody. No, tak czy siak jazda z dziesiątką z metro Mociny, to tam gdzie dojeżdżało 210 wcześniej, jest co najmniej bardzo, bardzo długa, bo jedzie aż przez rynek Stare Babice. Mniejsza z tym, ważną rzeczą tutaj też jest to, iż tramwajarze pracują w Alei Niepodległości. Tutaj są zmiany dla linii 17, 33 i 31, z czego 31 jest tutaj zawieszoną linią na czas trwania tutaj przebudowy. Tutaj chodzi o głównie przebudowę zwrotnic. Zmiany na nowe, bo wiadomo, też się zużywają. I na ten okres będzie wprowadzona linia zastępcza Z17. Tutaj macie dokładnie opisane, którędy ona będzie jechać. I ostatnią dużą nowością od WTP jest to, iż mobilny punkt obsługi pasażera aktualnie będzie się znajdować na pętli osiedle Dęby oraz parku Jedź Aleja Krakowska. Tutaj macie też przy okazji wszystkie kolejne terminy, gdzie on będzie się znajdować. Przypominamy, że funkcjonuje on w godzinach od 10 do 19. Tutaj krótkie przypomnienie od ZTM-u, a mianowicie buspas tutaj właśnie na naszej ukochanej ulicy Puławskiej już funkcjonuje, tam przy wyścigach od metro Wilanowska. Został otwarty 24 lipca i dzięki czemu WTP, czyli Warszawski Transport Publiczny, w skrócie autobusy, mają już ponad prawie 64 km do swojej dyspozycji, gdzie żaden przeciętny samochód nie może im wjechać, a nikt. ZTM ogłosił przetarg na nowe kasowniki na centralnym odcinku metra. Jeżeli nie wiecie, można kupić bilety w komórce, już jest dosyć dużo systemów, właśnie mówiliśmy ostatnio o nowym. Natomiast co ważniejsze, jak się ma taki bilet w komórce, trzeba go zeskanować kodą QR. I właśnie na wszystkich stacjach metra, na pierwszej linii metra już to jest zrobione, i tak samo na drugiej linii metra na wszystkich nowych stacjach, oprócz odcinka centralnego. I teraz jest ogłoszony przetarg na dobudowę właśnie, a właściwie przebudowę kasowników na odcinku centralnym, ale nie cieszcie się aż tak bardzo, to nie jest tak pięknie, że one będą skanowały wszystko, one będą skanowały głównie, w sensie będą działały tak jak te nowe, czyli będą bilety kartonikowe, karty zbliżeniowe, z telefonów skanowały i bilety wydrukowane na przykład w autobusie, ale będą tylko po jednej na stację, czyli
nawet na takiej wielkiej stacji jak Świętokrzyska czy inne, i tak tylko jeden kasownik na całą tego typu wielką stację będzie obsługiwać takie piękne bilety w telefonie. A jeżeli nie trafi się na to, no to cóż, wejściówka pozostaje. Kolejny krótki news. Na stacji Rosowicka ZTM ogłosił nowy przetarg na przebudowę jednego z podnośników, czyli w skrócie nową windę. Na Żoliborzu przy ulicy Księcia Jana Popiełuszki stanęła ekologiczna beata przystankowa. Jest przykryta zielonym dachem, w skrócie taką modną trawnikiem. Czegoś takiego jeszcze nie było w Warszawie. Jest to oczywiście pierwszy tego typu przystanek i co najważniejsze, są takie dodatkowe kropeczki, aby jakby coś nie wpalnąć w szybę. Także tak tutaj wygląda. Oczywiście tutaj macie wszystkie wymiany tej stacji, tego przystanku, tam wiaty, dużo ciekawych rzeczy. To jest na pewno ciekawe miejsce, żeby zobaczyć je z góry. Przechodzimy dalej, czyli do metra. A mianowicie w metrze mamy oczywiście tarczę Maria na odcinku wschodnim, czyli Brudnie, i tarcza wydrążyła już od stacji Konotowicza, czyli łącznie wydrążyła 987,5 metra, a druga tarcza cały czas ma prace serwisowe, no bo czekasz, tamta się dokopie do zacisza, 921. I na odcinku zachodnim Krystyna już ruszyła, brnie tam pod prąd. Chociaż może niekoniecznie pod prąd. Tak czy siak, dmie z komory startowej do Powstańców Śląskich i wydrążyła 68 metrów. Ale o odcinku tym właśnie tutaj zachodnim spokojnie pojawi się odcinek w przeciągu 2-3 dni. I jeszcze to nie było, to nie jest wszystko od metra. Pojawiła się nowa wystawa sztuki w metrze. Tym razem jest to na stacji Wilanowskiej. Akademia Sztuk Podziemnych tutaj ma swoją wystawę. Możecie zobaczyć tutaj, ciekawie to wygląda. Póki co jest to wystawa pod nazwą Wielcy w blasku orderów i wygląda co najmniej ciekawie. Jest to po tej stronie, po której zazwyczaj ludzie nigdy nie chodzą na tej stacji metra, a teraz można tam pójść. Jeżeli jesteście ciekawi, czy na przykład chcecie jakąś swoją własną wystawę, możecie napisać pod maila info@stacjamuranów.pl, oczywiście bez polskich znaków. I teraz przejdziemy do tramwajów warszawskich, ale zawsze słuchacie mojego głosu, tym razem posłuchajmy czyjegoś innego. Dzień dobry, z tej strony pan Dominik Brzoskwiniowy. Dzień dobry, z tej strony pan Dominik Brzoskwiniowy. I pierwszą informacją, o której powiem, jest to, że tramwaje warszawskie nareszcie ogłosiły przetarg na budowę linii przez Kasprzaka. Powstaną 2 km nowych torów i zostanie zmodernizowany kilometr starych, powstaną 3 nowe przystanki, na przykład w pobliżu Płockiej, jeszcze zostaną zmodernizowane 2 istniejące. Całość prac zakończy się do 2023 roku, a przeznaczonych jest na nich prawie 200 milionów złotych. Ale dzięki temu tramwaj przez Kasprzaka może wreszcie wyjdzie z podziemi. Osoby, które widziały tam zasypane tory, prawdopodobnie będą wiedziały, o co chodzi. Teraz dla odmiany informacje samochodowe. ZDM ogłasza nieuniknione i po zmianie ustawy, która to umożliwiła, zostanie podniesiona opłata za nieopłacone parkowanie. Wcześniej to było 50 zł, obowiązywało od 2003 roku, gdy ceny i zarobki były troszkę inne, trzeba to powiedzieć. I ZDM się chwali, że dzięki temu nie będzie już takiej sytuacji, w której zapłacenie tych 50 zł jest tylko o prawie 20 zł droższe niż opłacenie postoju przez cały dzień, więc generalnie było opłacalne parkowanie bez wnoszenia opłaty. 80% osób mniej więcej tak robiło, a teraz od 7 września tego roku opłata wzrośnie do pięknych 250 zł. ZDM ocenia, że to wraz z zakupem trzeciego pojazdu do automatycznej kontroli jeszcze bardziej uszczelni system płatnego parkowania. Trzeba też pamiętać, że strefa się powiększa, więc będzie coraz większy teren do sprawdzania. Zakończyła się przebudowa ulicy Górczewskiej, jest teraz tam bardzo ładnie, mamy nowe drzewka, ścieżki rowerowe, przejazdy rowerowe, przejście dla pieszych, oczywiście wszystkie światła LED-owe, przejścia zsynchronizowane z systemem ogólnowarszawskim. Chodniki będą teraz antysmogowe, z tych zasysających, o których już Awizonosz kiedyś wspominał. A aby
nikt nie był do końca zadowolony. Tutaj uczciwie przypomnę, że to w jaki sposób wygląda Górczewska jest wynikiem pewnego kompromisu, ponieważ z jednej strony mamy ścieżkę rowerową z jednej strony ulicy, z drugiej strony powstały miejsca parkingowe, więc ktokolwiek chciał, aby jedna z tych rzeczy znajdowała się i z jednej, i z drugiej strony ulicy, może być zadowolony tylko w części, ale mogę powiedzieć, że byłem tam, wygląda to naprawdę dobrze, więc można powiedzieć, że ulice nad metrem w tej części już zaczynają wyglądać bardzo ładnie. ZDM ogłosił, że w Ursusie powstanie nowe rondo, które zastąpi dosyć okropnie wyglądające skrzyżowanie. Tutaj chyba każda osoba, która musi się poruszać samochodem, rowerem, w zasadzie czymkolwiek, co ma koła, zobaczy, że ten układ jest bardzo wypadkogenny. A w tym przetargu mamy też budowę ścieżki rowerowej i chodnika wzdłuż Wrocławskiej, ścieżki rowerowej wzdłuż Jana Olbrachta przy metrze, przebudowę w jakiejś części ulicy Francuskiej. No akurat tym ZDM się nie chwali. Być może jeszcze czekają na swoje dedykowane wpisy, wtedy też o tym powiemy. I ostatnia wiadomość ode mnie na dzisiaj. Rada Warszawy zatwierdziła plan budowy pomnika Stefana Starzyńskiego i jego wieloletniego współpracownika Juliana Kulskiego w pobliżu bulwarów warszawskich na wysokości ogrodów pod Zamkiem Królewskim. Na chodniczku powstanie sobie taki lekko wyniesiony pomnik przedstawiający tych dwóch panów na podstawie zdjęcia wykonanego jeszcze przed wojną, ponieważ czego na przykład nie zdawałem sobie sprawy, planowali oni budowę bulwarów jeszcze właśnie przed wojną i dlatego miejsce wydaje mi się adekwatne na to, aby ich upamiętnić. Ale mniejsza z tym, oddaję głos Awizonoszowi. No i my przechodzimy do UM, czyli Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Tutaj głównie wszyscy żyją oczywiście powstaniem warszawskim, nie mówię, że to jest złe, ale jeżeli szukamy takich informacji mniej związanych z obchodami i wszystkimi uroczystami i jakimiś pomnikami i tak dalej, tego typu, to przejdźmy do rzeczy innych, czyli oczywiście tarcza antykryzysowa, którą co tydzień próbujemy wam przypomnieć. No i oczywiście przechodzimy do wyprawy tutaj. 866 milionów złotych zostało już wypłacone. Do tej pory spłynęło 166 tysięcy wniosków. Rozpatrzyliśmy 158 tysięcy, no to już blisko końca. 95% i w ciągu doby, poszło im do góry, 3047 wniosków na jedną dobę. Ósmoklasiści już znają swoje wyniki, tutaj tylko anegdotka jest. I czekałem na zakończenie rekrutacji. Tu kolejną ciekawostką jest to, iż Warszawa przekaże 2 miliony złotych na pomoc dla Podkarpacia. Taka ciekawostka. I właściwie to byłoby tyle z Warszawy, z naszego Mniejsza z Tym. Więc Mniejsza z Tym, nie będziemy przedłużać bardziej. Odcinek wyszedł krótszy niż ostatni, co jest przynajmniej dobrą tendencją, bo cały czas szliśmy w dłuższe materiały. Mam nadzieję, że wam taki odcinek się podobał, gdzie były dwie osoby, a nie tylko jeden głos cały czas się ciągnął. Jeżeli wam się podobało, to zostawcie w górę i napiszcie w komentarzach, które głosy polubicie. Zobaczymy, co tam macie ciekawego. I czy chcecie, żeby na przykład dłużej to ciągnąć, żeby były dwie osoby, a nie jedna. Tak czy siak, jeżeli chcecie zobaczyć kolejne materiały, kliknijcie subskrybuj ten dziwny dzwoneczek, więc dużo o nie mówić. Teraz mogę powiedzieć osobiście i na pewno w ciągu 3 dni pojawi się kolejny odcinek. Zapraszamy do metra. Cześć!